cofamy się do czasów, kiedy nie było internetu i nikt nie znał pojęcia fake news. Za to mówiło się o fikcji literackiej. No i to były czasy dla was, zdaję sobie sprawę, nierzeczywiste, ale warto porozmawiać o tych czasach. O tych czasach, kiedy telewizja dopiero raczkowała, a największą popularnością cieszyło się radio. Nowoczesny kształt tradycji, czyli kabaret starszych panów, myślę, że o tym zjawisku słyszeliście, zostawił kabaret starszych panów trochę w naszej kulturze i myślę, że warto to przypomnieć. Będziemy mówić o dwóch właśnie starszych panach, starszych na razie ujmiemy sobie w cudzysłów, to jest Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Może najpierw wytłumaczę ten tytuł, bo on może nie do końca jest zręczny, skąd właśnie nowoczesny kształt tradycji. Ta tradycja jest uosabiana przez manierę, przez styl i przez swego rodzaju nostalgię, która nie jest tak bardzo popularna i teraz, i nie była tak popularna w latach 50., kiedy kabaret starszych panów rozpoczynał swoją działalność. Skąd nowoczesność? Otóż, proszę państwa, nowoczesność takie miała oblicze. Wiech nazywał to radiem z lufcikiem. I w tym radiu z lufcikiem zaczęli biegać jacyś ludzie, zaczęło się coś dziać, ktoś coś mówił, no to po prostu była telewizja. Chcę państwu powiedzieć, że zjawisko nagrywania programów pojawiło się na przełomie 60. i 61. roku. To, co powstało przed 60. rokiem, mogło zostać nagrane później. Tak się stało na przykład w przypadku Teatru Telewizji, który pierwszy spektakl zarejestrował w roku 61 właśnie, ale spektakl miał swą premierę w 58 roku. Wszystko działo się do tej pory na żywo. O samym kabarecie starszych panów. Skąd czerpie źródła? Otóż najbardziej wykorzystywanym źródłem był Teatrzyk Zielona Gęś, kabaret Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z jego absurdem, z jego pur nonsensem. Natomiast odrzucano, i to też jest rodzaj źródła, kontestacja danych inspiracji, odrzucano wzorce przedwojenne kabaretów typu Morskie Oko. I tak piosenki, teksty Andrzeja Własta stawały się przykładem tandety. Jeremi Przybora wspominał, że dość dużo czasu zajęło mu wyzwolenie się od tego kiczu. Kiczu, którego się nasłuchał przed wojną, kiedy jego ojciec słuchał szlagierów puszczanych w radiu. Jerzy Wasowski. To jest w ogóle bardzo ciekawy tandem, bo Jerzy Wasowski, urodzony w roku 1913, był inżynierem, reżyserem dźwięku. Po wojnie był akustykiem, akompaniatorem i kompozytorem. Do muzyki podchodził jak inżynier. Kiedy zaproponowano mu pierwszą małą kompozycję jakiegoś utworu, który miał być wejściem do audycji radiowej, najpierw zakupił podręcznik, według którego zgłębiał zasady poprawnej kompozycji. I ten umysł techniczny, umysł inżynierski, spotkał się z umysłem poetyckim, z umysłem, który miał w pogardzie, oczywiście w cudzysłowie, wszelkie wyliczenia, wszelkie wzory, wszelką matematykę. Miał piękny głos i miał poetycki talent. Jeremi Przybora, 2 lata młodszy od Jerzego Wasowskiego, był spikerem w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. W czasie wojny był spikerem w Radiu Powstańczym. Potem trafił do Bydgoszczy i w 1948 roku powraca do Warszawy, żeby w Polskim Radiu stworzyć Eterek, pierwszą audycję kabaretową w radiu. Eterek nazwał najszerszym uśmiechem radia czasów stalinowskich. Radio nie bez powodu jest napisane tutaj wielką literą. To jest wyraz szacunku, nawet swego rodzaju czci złożone tej instytucji. Radio Eterek zaprezentowało 94 odcinki w ciągu 10 lat. Premiera miała miejsce w sierpniu 1948 roku i aż do 1958 roku
te audycje były prezentowane. Cieszyły się niebywałą popularnością. Warto dodać, że oprócz Tadeusza Fijewskiego i Ireny Kwiatkowskiej, których jeszcze możecie kojarzyć, Adam Mularczyk, dziś wam już pewnie nieznany aktor, grał profesora Penduszkę i tak bardzo się z nim zaprzyjaźnił, z tą postacią, że w 1958 roku obraził się śmiertelnie na Przyborę, że ten zostawia radio, idzie do telewizji, już więcej profesora Penduszki w eterze nie usłyszymy. Popołudnie starszych panów, tak nazywała się pierwsza audycja, którą starsi panowie zaprezentowali. I mamy tutaj małą rocznicę, bo 16 października właśnie był ten dzień, 1958 roku. Pojawili się jako pan A i pan B. Z tym, że zdjęcie, które tutaj widzicie, jedyne dostępne, bo się okazuje, że starsi panowie owszem są popularni, ale żeby jakieś zdjęcia wydobyć konkretne, są już z tym problemy. Panem A był Jerzy Wasowski, natomiast panem B był Jeremi Przybora, odwrotnie niż tutaj. Dlaczego starsi panowie? Bo to jest, oni byli ledwo po 40, więc na dzisiejsze warunki byli ludźmi dojrzałymi, ale nie starymi. To, co ich postarzało, oczywiście w cudzysłowie, to tęsknota za czasami przedwojnia. Jerzy Wasowski mówił, że normalność skończyła się w XIX wieku. Można było jeszcze wrócić do czasów przedwojnia. Stąd ich te meloniki, stąd ich te butonierki, te laseczki, no i nienaganne maniery. Stąd starsi panowie, nieprzystający do tego szarego, robotniczo-chłopskiego, preferowanego i propagowanego świata. Pojawili się dosyć późno, bo w programach pokazywali się po 22:00 i trzeba pamiętać, że program nie był nadawany na okrągło, tak jak teraz, tylko w wybrane dni. I czymże oni zaskoczyli widza? Otóż siedli sobie i tak się właśnie przedstawili. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Już wiadomo było, że nie będzie to sztampowe. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry. Te sztuczkowe spodnie, proszę Państwa, były malowane ręcznie. Prążki, które są na sztuczkowych spodniach, są malowane ręcznie. Żaden zakład produkujący tkaniny nie wytwarzał takiego materiału, ponieważ nie było na nie zbytu. To był materiał przypominający czasy burżuazyjne. Trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dość przystojni. Tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach. I w taki świat wprowadzano widza. Wprowadzała piosenkę takty z piosenki Herbatka, ale w każdym programie pojawił się refren starszych panów, właśnie tej piosenki bodaj najbardziej znanej, Starsi panowie dwaj. Zmieniano zwrotki w zależności od tego, jaki był program, jaki tytuł nosił program. W każdym razie już w pierwszym programie zaznaczyli żartobliwie kryzys wieku średniego. I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nada. Ale z drugiej strony chwili taki wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk. Nie trzeba wszystkiego nazywać dosłownie. Oni to pokazali, że można wrócić do czasów poezji, do Skamandra chociażby, gdzie świat kreuje się nieco piękniej właśnie poprzez język. Kabaret starszych panów gościł w telewizji do roku 1966. Zobaczcie, to jest 8 lat i powstało tylko, w cudzysłowie rzecz jasna, 16 wieczorów premierowych. W tym 3 programy Piosenka jest dobra na wszystko, 1 odcinek specjalny sylwestrowy. Pierwsze odcinki były na żywo bez rejestracji i potem je stopniowo rejestrowano, nagrywano. Czasami zdarzało się, że odcinek, który poszedł w telewizji, kilkanaście dni później był powtarzany w radiu. Ta miłość do radia jednak nie wygasała i radio też miało dużo większy zasięg. Kiedy w latach 50., potem 60. zaczęto już masowo produkować telewizory, najpierw pojawiły się one w największych miastach, ale na przykład w Gdańsku w ogóle się nie sprzedawały. Dlaczego? Ponieważ Gdańsk nie miał nadajnika i nie można było tego oglądać, prawda?
Bardzo dużą popularnością cieszyły się te odcinki i trzeba powiedzieć, że Wojciech Młynarski mówił, że wyludniały się ulice. Natomiast Agnieszka Osiecka twierdziła, że zna rodzinę, która tak celebruje emisję Kabaretu Starszych Panów, że szykownie, elegancko się ubiera i zasiada do wystawnej kolacji po to, żeby odświeżyć sobie wspomnienie przedwojnia. Czy to była prawda, czy to była fikcja? Nie jest to istotne. Ważne, że część ludzi rzeczywiście tak traktowała ten program. W 78 roku, a więc 20 lat po pierwszej emisji, ale już też kilka lat, 10 lat, 12 po emisji ostatniej, nagrano te niezarejestrowane odcinki pod szyldem Kabaret Jeszcze Starszych Panów i zrobiono to w kolorze i była to wielka sensacja i w ogóle zdobycz naprawdę techniczna. Oczywiście celem było ocalić od zapomnienia, zwłaszcza nie tylko te teksty, teksty się ostały, ale przede wszystkim aktorskie kreacje. I obok słowa, obok muzyki, wielką siłą tego kabaretu byli aktorzy, znakomici aktorzy. Ale wpierw może piosenki. Myślę, że słyszeliście te piosenki, albo przynajmniej ich fragmenty. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Albo piosenka jest dobra na wszystko, albo tango kat, albo dziecię tkaczy, już kąpiesz się nie dla mnie, herbatka, czy wesołe jest życie staruszka. No i Adio Pomidory tutaj się też cisną, dołączają do tej listy. Wiesław Michnikowski. Nazywano go okupantem kabaretu, ponieważ wystąpił w 15 na 16 programów. On grał różne role. Dziecię tkaczy, inkasenta, pogodnego staruszka, wesołe jest życie staruszka. Był kontradmirałem Sadzawką, był też niedużym, ale też zatroskanym miłośnikiem pomidorów i psów i te nostalgiczne Adio Pomidory to właśnie jego dzieło. I chcę wam powiedzieć, że on też jako ten smutny, mały, nieduży, to było też jedno z jego imion, zaśpiewał i zagrał piosenkę Bo we mnie jest seks. Jest to w internecie, ostało się, to nie tylko Kalina Jędrusik to śpiewała. Partnerem jego przez długi czas był Mieczysław Czechowicz. Połączyli się na zasadzie kontrastu oczywiście. On był sporym nazwany, ale najbardziej się zapamiętali jako Tanie Dranie albo Dandys i Bezrobotny. I tutaj też krążą legendy o tym, jak bardzo dużym poziomie było ich porozumienie w pracy scenicznej. Kolejna gwiazda to Irena Kwiatkowska. I Kwiatkowska też miała swojego partnera w duecie i ja to pokazałam na przykładzie fragmentu piosenki Szuja. Szuja naomamiał, natruł i nabujał, alleluja wesołego zrobił mi i znikł. No Szuja. Na co jej partner Wiesław Gołas bronił się, no co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem oprócz dzieciątka, oprócz tej pamiątki przemiłej po naszych piątkach? I jak się ją pięknie tłumaczy, że on jest niewinny. Wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao, brudziłem raczej mało, jak mu zabrakło, wystarczyło dodać a. Kolejną gwiazdą była Barbara Kraftówna, aktorka teatralna również, która bardzo polubiła pracę w Kabarecie Starszych Panów, a obdarzona koloraturowym głosem wspaniale śpiewała piosenki typu Przeklnę Cię. To też wszystko jest do obejrzenia. No i chyba taka najbarwniejsza aktorka to Kalina Jędrusik. Ona pojawiła się w programie Kaloryferia jako Kaloryna, urodzona w łazience starszych panów z żeberka kaloryfera. Ale była też liryczną jesienną dziewczyną, śpiewając piosenkę Dziewczyna z chryzantemami. Była też ciepłą wdówką, która śpiewała właśnie, bo we mnie jest seks, także Nie odchodź i SOS, dramatyczna, piękna piosenka SOS. Wiemy, że Kalina Jędrusik była skandalistką, ona lubiła bawić się z otoczeniem i uwodziła też, była taką kokietką. W każdym razie chcę wam przeczytać fragment wspomnień Jeremiego Przybory, jak ona się pokazywała w tym programie.
Tym razem, ponieważ starsi panowie słyszeli z łazienki kobiecy śpiew, więc zdecydowali się zajrzeć przez dziurkę od klucza. Dekoracja nie stwarzała jednak zaglądającemu, czyli mnie, Jeremiemu Przyborze, żadnych możliwości zobaczenia czegokolwiek. Moje zaglądanie było jedyne markowaniem. Natomiast los sowicie wynagrodził elektryka, który wszedł na drabinę, żeby wymienić żarówkę w reflektorze. O mało co prawda nie spadł z niej, jeszcze wtedy nie było mody na striptizy i panowie nie byli tak zaznajomieni z aktami, kiedy zobaczył nagle z lotu ptaka pełny akt artystki. Również obsada reżyserska miała wgląd z góry do łazienki starszych panów. Wprawdzie Kalina przysłaniała biust rękami, ale jak twierdził reżyser wizji, miała bardzo drobne dłonie. I to wszystko działo się na 200 metrach kwadratowych jednego studia. Był jeszcze Edward Dziewoński, późniejszy twórca kabaretu Dudek, jako dosmucacz albo kocio, albo kuszelas, ale byli też Bogdan Łazuka, Jaremas Stębowski, Zofia Kucówna, Krystyna Sienkiewicz, Aleksandra Śląska, zupełnie niespodziewanie, Bronisław Pawlik czy Barbara Wrzesińska i wielu innych oczywiście. Jakie znaczenie ma kabaret starszych panów? Przede wszystkim jest pierwszym telewizyjnym kabaretem. No i dzisiaj nas to nie dziwi, ponieważ mamy zalew, ekspansję kabaretów w telewizji, ale wtedy było to rzeczywiście nowo. Dalej. Ustanawia nowy gatunek, piosenkę poetycką, przed którą też rozwinęła, stała perspektywa rozwoju. Rzeczywiście karierę zrobiła. No i wzbogacenie tej językowej spuścizny, bo Jerzy Bralczek twierdził, że teksty Przybory to jest najapetyczniejszy język polski, jaki można było usłyszeć po wojnie. Jest w nim elegancja, urocza staroświeckość i pyszny żart. Z kolei Stanisław Barańczak określał to swoją z lekka nonsensowną poezją, pomógł milionom ludzi wyjść prawie bez szwanku z kilkudziesięcioleci ciężkiego nonsensu, jakim była rzeczywistość PRL. Proszę Państwa, starsi panowie się żegnają grzecznie, uchylają kapeluszy, kłaniają się. Z nutą piosenka jest dobra na wszystko i myślę, że dzisiaj tak się złożyło, że ta pogoda też jakby nam odpowiada, bo i na drogę za śliską, i na stopę za niską podniesie ci ją. Więc miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję.